Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Siedzik i zapraszam ponownie do Fallouta 4. Dobra, kontynuujemy sobie dalsze grzebanie w krypcie 111, czy coś takiego. I tak, otwarliśmy poprzednio standardowo sobie ten właz do przejścia dalej. I tutaj teraz zauważyłem, że ominąłbym steampaki. Steampaki przywracają 30% maksymalnego zdrowia i leczą okaleczone kończyny. Można dodać je do ulubionych, by mieć do nich łatwy dostęp. Podniszczona podkładka. Ja bym chciał wiedzieć, jak ja mogę cokolwiek... Aha, pod zerówką są te steampaki, dobrze. Okej, okay. Terminal nadzorcy. Tu jest coś takiego, dziennik nadzorcy. I jest coś takiego jak bunt. Grupa pod dowództwem personelu ochrony wystąpiła przeciwko mnie, domagając się wyjścia z krypty. Idioci, nie otworzą drzwi, by umrzeć od promieniowania. Nie otworzę drzwi, by umrzeć od promieniowania. Gromadzę pozostałe zasoby w jednym miejscu i ograniczam prawa dostępu załogi. Będziemy musieli zdecydować, jak rozdzielić pomiędzy ludzi resztki pożywienia. Cholernie teraz żałuję, że byłem taki szczodry, przyznając rację. Jak ludziom się to nie podoba, a nie spodoba, to trudno. Będzie mniej do wykarmienia. Aha, czyli innymi słowy... Zaczęło się konkretnie coś walić, tak naprawdę. Może sobie też resztę przeczytamy. Dziennik nadzorcy. Przygotowania. Te przygotowania. Szkolenie wprowadzające dla personelu zostało zakończone. Mamy na miejscu prawie wszystkich mieszkańców Sanctuary Hills, jak również kilkoro z Concordu. W tym tygodniu mieliśmy kontrolę z Valtek, wspólnie przeprowadziliśmy przegląd techniczny, jesteśmy gotowi do otwarcia krypty. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie cuda ujrzą kiedyś nasi mieszkańcy. Sama koncepcja przeskoku w czasie. Prawie żałuję, że nie mogę do nich dołączyć, aby móc zobaczyć, jak obiecana nam świetlana przyszłość staje się rzeczywistością. Tak, no nie do końca świetlana przyszłość. Patrzę, czy się wszystko nagrywa. Dobra, wszystko się nagrywa. 23 października. Stało się. Mieliśmy szczęście, że większość personelu była w pobliżu, gdy nadeszło pierwsze ostrzeżenie. Było mniej czasu, niż się spodziewaliśmy, ale gdy zamykaliśmy wejście, brakowało tylko ludzi z Nordgen chyba. Przyjmowanie mieszkańców przebiegło gładko. Wszyscy dostali się do środka. Nawet rodzina, która czekała do ostatniej chwili. Nękały mnie obawy, że ludzie będą bardziej podejrzliwi. Ale wszystko stało się dla nich tak nagle. Musieli być zbyt zaskoczeni, by kwestionować pomysły zamrożenia w kapsułach. Uszkodzenie systemów. Coś dziwnego stało się dziś w kapsule C3. Wydaje się, że obiekt doświadczył palpitacji serca. Nie wiązało się to z zagrożeniem życia, ale było nietypowe. W ostatniej chwili zorientowaliśmy się, że powodem było nieprawidłowe funkcjonowanie kapsuły. Układ kriogeniczny prawie zaczął ją rozmrażać. Nie mamy pewności, ale podejrzewam, że zdalne systemy sterowania Valtek wysłały błędny sygnał. Będziemy musieli zwracać na to uwagę. Mam tylko nadzieję, że systemy będą pracować bez zakłóceń, gdyż już ewakuujemy personel. Braki w zapasach. Nie wysłano nam jeszcze sygnału do wyjścia, choć zbliża się już do końca 180-dniowego okresu obowiązkowej kwarantanny. Przewidziana ilość zapasów w zasadzie nie wystarczy na dłużej. Mimo moich usilnych starań, ludzie zaczynają kwestionować sens naszego pobytu w krypcie. Jeśli uważają, że możemy tak po prostu wyjść po 180 dniach, to chyba poszaleli. Gdyby drzwi odpieczętowano tak wcześnie, promieniowanie nadal mogłoby usmażyć wszystkich ludzi w krypcie. Otrzymywanie sygnału do wyjścia miało wiązać się z odebraniem dodatkowych instrukcji z głównego biura. Nie wiem, co robić. Nie mogę otworzyć krypty. Nie oczekuję, że nasze zapasy magicznie się rozmnożą. Muszę po prostu mieć wszystko pod kontrolą, aż odbierzemy sygnał. No to tak niekoniecznie fajnie tu jest. Instrukcja kryolator, instrukcja obsługi protokołów. Dobra, bardziej mi się rozchodziło tylko o ten dziennik, który tam jest. I lecimy sobie dalej. Radrakan, przytrzymaj mouse, aby wycelować. No. Super. Wow. Dobra. Radrakany usmażone. Ja sobie może delikatnie podgłośnię sobie dźwięk, bo jest naprawdę troszeczkę, można powiedzieć, za cicho. Dobra. Okej.
Weź, weź, weź. Mięso ladraka do czegoś się przyda. Do czegoś na pewno kiedyś się przyda. Okej. No to ciekawie tu się działo. Otwórz. Otwórz. Zaś preset kodowania przeciążony. To mi się po prostu nie podoba, dlaczego tak jest, a nie inaczej, skoro już wszystko zmieniałem. Dobra. Radrakan kogoś tu, tak powiem, wpieprza powoli. O! Dziękuję. To nic, tak wszyscy poumierali nagle. Tu byliśmy, stamtąd żeśmy wychodzili. Nasz zerknę, zobaczę, czy... O, proszę bardzo. Terminal kodu kryogenicznego krypty 111. To co, tylko nasza kapsuła wychodzi na to, że była uszkodzona. Dobra. No to co? No to wychodzimy, odpieczętowujemy drzwi. O! To jest? Dobra, coś się wczytywało. Wow! Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, co się stało. Coś musiało się wczytać i musiało nagle wykrzaczyć mi całego Fallouta. Dobra, przełącznik włazu. Pip-boya? O! Weź tego Pip-boya. Nam się teraz będzie cały panel wczytywać. Kim my są? Po co my są? Na co my żyjemy? Po co my żyjemy? Tak naprawdę. Copyright 2075, nieźle. Wybieraj zakładki przy pomocy mouse 1. O! Pod Steampaki 4 antyrad. Steampaki pod E, antyrad pod R. Wykaz profitów nawet. Ekwipunek. Ochroniarska pałka. Dane. Jest coś takiego jak ubiór. Obrączka ślubna, ale to te obrączki nic nie dawają. Wspomagacze. Mięso radrakana. Punkty witalności, ale radiacja się za to zwiększa. Różności, właśnie śmieci. Super klej, paczka papierosów, czyli można to posprzedawać. Ewentualnie coś można z tego zrobić. Dane, powrót z przeszłości, warsztaty, statystyki. Misje, odkryte miejsca, przestępstwa, wow. Mapa, o kurde, gdzie my tu są? Sanctuary Hills, łocie nie mogę, jakie to wielkie. Trochę jest, tu jest krypta, wyjdź z krypty 111. Dobra, radia nie chcę, wykaz profitów. Wow, jakiś wykaz profitów, łocie nie mogę. Co to jest? Siła. Wans. Żelazna pięść. Ciosy pięściami zadają. O kurna. O co to jest? Hacker. Tak zwany hackerman. Nieźle. Zasilanie słoneczne. Zezłoć się na słoneczku. Zdobywasz plus 2 do siły i wytrzymałości między 6 a 18. Nieźle. Dobra, zapiszę sobie. I znowu otwieramy. Dobra, otwieraj mi tą kryptę. I myk, czerwony guzik. Ale mam takie pytanie, skoro tutaj weszli tamci ludzie, to jak oni potem z powrotem zapieczętowali te drzwi? Te, ale ja nie chcę spaść. Jaki ty masz wysoki skok? Łocie, nie mogę, chłopie. Dobra, wyłazimy. Światło! Światełko w tunelu! Aha. Dobra. Mam nadzieję, to się pewnie zaraz zamknie, to mam może dlatego.
Okej. Zmień wygląd, ukończono, opuść kryptę. Zmień imię, trybu specje, atrybuty specjał. Dobra, opuść kryptę. Życzę miłego powrotu na powierzchnię. Na pewno będziecie wszyscy opaleni. Osoby, które zarezerwowały miejsce w krypcie 111 miały pojęcie, że czeka ich je hibernacja. W zasadzie niemal każda krypta powstała po to, aby Waltek mógł was wszystkich kontrolować. Mniej więcej tak by to mogło wychodzić. Wojna nigdy się nie zmienia. Wkracz na podkowia. Jeszcze osiągnięcie, żech dostał. Czemu jest zmień ustawienia widalu pierwszego presetu kodowania? Dobra, będzie trzeba jeszcze raz nad tym... Ło kurna, popracować. To troszeczkę tu się ciekawie dzieje. Dobra, pozwólcie, że ja za chwilę do was wrócę. To sobie tu zapiszę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że teraz będzie o wiele lepiej. Idziemy sobie. Butelka po Nuka-Coli. A, to jest butelka po. Guzik windy krypty 111. Klucz. Nie wiem, po co to zbieram. Folder. Dobra, nieważne, nie zbieram tego na razie. Na mapie mam pokazane... Na mapie, na boju mam pokazane, że muszę iść do tego tam wskaźniczka. No, chciałbym iść tak, żeby się po prostu nie połamać na dzień dobry. Żebym mógł fajnie tu eksplorować cokolwiek. Nabój. Nożyczki chirurgiczne. Wiem, że potem można dzięki temu cokolwiek stworzyć, nie? Mielonka, jedzenie, dobra. Nie chcę wiedzieć, jak ta mielonka jest bardzo napromieniowana. Super. Co ci się zaś? Polepsza dzień? Ło kurde, strasznie coś się zwiesza, niemiłosiernie. Też czy aż to tak widać? Widać, widać. To mnie troszeczkę nie za bardzo napawa. Optymizmem odkryto sanktuarium. Gdzie parę chwil temu mieszkaliśmy, nie? O parę chwil temu. Można powiedzieć, że parę chwil temu. Strasznie coś mi się tu wiesza, nie wiem dlaczego. Ukończono iść do domu, porównanie z Coldwortem. Jako żyję i oddycham. Wciąż tu jesteś? Co się stało? Exciting with you and Mrs. Beck. Where is your better half, by the by? Zabili ją. Zabójcy żony. Zabili ją. W lepszym miejscu. No, mówimy, zabili ją. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction. No fajny robocik takiego mieć. Pomocnika. Wieki! O kurde! Widziałeś Shauna? Codsworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had him last, remember? Kurde, robot nie ogarnia, co się stało. Sean's been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. You're suffering from hunger. 200 lat. 200 lat byliśmy zamrożeni, nieźle. 200 years? What? Are you a bit over 210? To ten nasz syn to już musi mieć co najmniej 40 parę lat. Kieszki marsza grają, to tak.
Może spróbować ich przekonać. No dobra, zachowujesz się dziwnie. Żółty łatwo, pomarańczowy się, czerwony trudno. Nikomu, żeby komukolwiek usługiwać. Dajcie mi tego robota. Ło kurde. Co wiesz? Nie trać głowy. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a... Się robot, że tak powiem, za nami stęsknił. Momencik. Holotaśmę? Programowanie moralnościowe nie pozwoliło mu na tworzeniu tego. Dobra, widziałeś coś niebezpiecznego? No dawaj, tak. Prowadź. Dobra, jesteśmy. Może będzie o wiele lepiej teraz. Nie wiem, czemu on się tak wiesza ten Fallout. Nie mam bladego pojęcia. Świetnie, będzie walka? Z kim? 4. O! Toster. Przekonaj się, guma balonowa. Sąsiedztwo. No dawaj, prowadź. Troszeczkę te zmniejszyłem troszeczkę już w ustawieniach. Ale dalej nie mam pojęcia, dlaczego to tak się wyłącza śmiesznie. Ja chyba za chwilę jakiegoś patcha normalnie wgram. To jest niemożliwe, jak to się wyłącza. Dziękuję. O, super. Zdechło, super. Weź. Robocie, może niezłe uczucia. Codsworth. Dokąd mogę pójść? To dzięki, że się starałeś. Sean gdzieś tam jest. Dziękuję. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. You'll find young Sean. I know you will. I shall remain here and secure the home. Rozejrzyj się w czym? W Concordzie. Poko, tylko pierw chciałbym lampka bez abażuru. Czyli nie będzie mi to do niczego na razie potrzebne. Pokaż mi mapę. To jest co? Szybka podróż.
Herma po okolicy. O kurde. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tam iść. No ale mniejsza o to, pójdziemy tam. No może lepiej ja nie będę szedł do wody, bo wiem, że będzie ona mocno napromieniowana. Zaś coś jest. No ja nie mogę z tym Falloutem. Jak mi zaś wykrzaczy, to ja po prostu to smolę. Co my tu mamy? Martwych ludzi. Weź, szukaj. Samoróbka pistolet, steampack, strój tułacza. Mięso kundla. Weź. Ekwipunek, ubiór. Ten kombin 5-10, a ten ma 5-7-0. Dobra, pokaż nogo. Dobra, lecimy dalej. Okej. Dobra, to w międzyczasie warto byłoby się gdzieś tu, gdziekolwiek rozejrzeć. Postój ciężarówek Red Rocket. O, piesior! Hey boy, what are you doing out here all by yourself? Właściciel? Ojeju. Let's stick together. Hey. O, wymiana. Pójdziesz za mną? No co jest? No chodź za mną. O, coś mi chcesz pokazać, tak? No już, już idę, idę. Co tu jest ciekawego? A tu, przedwojenne pieniądze. Boston Bugle? Ty się patrzysz w tamtą stronę. O, pudełko z kapslami. Nabój odlot. Mikroskop, szczotka do włosów, nie wiem do czego mi to będzie potrzebne. CB radio. Wymiana. Dobra. Może z tobą, nie chcę nic. Rozmawiaj. Szukaj. Przedmioty. Pies coś znalazł. Wrogowie. Krytoszczur. Jak z Gotika. Wow. Ciekawe. Wow, 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 wow. Weź wszystko. Coś ty tu znalazł. Ale dobra, ale tu nic nie ma. Piesior. Piesior gniecior. Spokojnie, piesior gniecior. Tam nic nie ma. Ty... O, tu jest za stelaż. Pracownia. Wow. Warsztat pozwala na budowę, modyfikację i usuwanie pobliskich obiektów oraz konstrukcji. Przełączaj między opcjami używając, wciskając, będę znaleźć obiekt lub konstrukcję, którą chcesz zbudować. Jeśli wybrano przez ciebie obiekt świeci na zielono, wciśnij nie, by go zbudować. Jeśli jest czerwony, zmieniaj go i swoje położenie, póki nie stanie się zielony. Obiekty w warsztacie budowane są z komponentów. Gdy budujesz obiekt, komponenty są automatycznie pozyskiwane z przedmiotów śmieci, w twoim ekwipunku lub zasobu warsztatu. Okej, okay. Spoko. Meble, dekoracje, umoc... Okej. Okay. No coś, co wymaga... Majstry. Dziękuję. Weź wszystko. Dobra, to już jest pozbierane. Jestem w strefie budowy. Przytrzymaj V. Okej. Chwila, moment, ja bym chciał coś innego.
Łapka umocnienia. Aha, tak. Rzemiosło, bandyta. Bandyta, serio, co to jest ta bandyta? Struktura. Gotowe elementy. Buduj, stal, drewno, a tu jest wszystko mam, dobra. Czyli będzie trzeba to wszystko zbierać, tak czy siak. Będziemy mieli własną kwaterę, widzę. Zapisujemy. Lecimy dalej. Stanowisko kucharskie. What the fuck? Napoje. Nieźle. Jestem wytrawnym Wallstlanderem. Chcę wyjść ze stacji? Tak, chcę wyjść ze stacji. Dziękuję. Czy można powiedzieć, że jest taki mini survival jeszcze? Weź. Dobra. Dobra, troszeczkę mi jeszcze ten interfejs się cały myli. Gdzie jest gniecior? Tu jest gniecior. Chodź, piesior, gniecior. Idziemy dalej. Tam przed siebie. Nora kretoszczurów. Nie wiem, czy powinienem tu wchodzić. To mnie z jednej strony. Dobra, może następnym razem tu wejdę. Jak coś będzie, może jakieś zadanie na to. Kto wie. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe. Odkryto Kongord. Poko. O kurde, to zaczęło obiekty wczytywać. Aha, czuję, że coś tam jest. Nie, tu już na sprzedaż, coś takiego. Dobra, no nic. Ja tutaj zapisuję. Dzięki bardzo wam za uwagę. No i widzimy się ponownie. Bajo!